Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje, a w nich podsumowanie tygodnia w Krakowie. Piąta edycja budżetu obywatelskiego ruszyła. Mieszkańcy mogą do końca miesiąca składać projekty zadań, dzięki którym zmienią swoje otoczenie. Dla tych, którzy chcą mieć pewność, że ich pomysł będzie miał szansę na powodzenie, organizowane są warsztaty, spotkania i konsultacje. W tym roku do wydania jest ponad 12 milionów złotych. Zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby składali te projekty i proszę wierzyć, że jesteśmy zachwyceni. Im więcej tych projektów, tym jesteśmy szczęśliwsi i to jest dla nas bardzo ważne. W tym roku dysponujemy kwotą 8 milionów złotych na projekty o charakterze ogólnomiejskim, natomiast dzielnice zostały dofinansowane przez pana prezydenta kwotą 2 milionów złotych i razem mają do dyspozycji ponad 4,5 miliona, co nam daje razem kwotę prawie 12,5 miliona złotych na całościowy budżet obywatelski. Termin głosowania zostanie przesunięty na jesień, a to na pewno przyczyni się do wzrostu frekwencji. Od 16 roku życia można już głosować, można już uczestniczyć w budżecie obywatelskim. Choć mamy już marzec, tęgi mróz nie odpuszcza. W przyszłym tygodniu przyjdzie delikatne ocieplenie, ale później temperatury znowu spadną poniżej zera. Dlatego pamiętajmy, aby w tych dniach szczególnie uważać na siebie i na innych. Kojarzymy bardzo dobrze taki obrazek leżącej osoby na ławce w parku, czy to na plantach i przechodzimy obojętnie obok takich osób. Naszym moralnym i etycznym obowiązkiem w takich sytuacjach zawsze powinno być wezwanie pomocy i sprawdzenie, jak wygląda ta osoba, czy ona czasami nie jest na przykład w stanie zatrzymania krążenia, tak? Czy ona oddycha i nie wahać się wzywać pomoc. Czy to Straż Miejską, czy to powiadomić numer alarmowy 112 i wezwać pogotowie. Dysponujemy 750 miejscami, w tym ponad 130 miejscami interwencyjnymi. Nie ma takiego zagrożenia, że ktoś, kto wymaga wsparcia, nie zostanie przyjęty do placówki dla osób bezdomnych. W tym momencie brakuje nam bardzo śpiworów, kocy, ciepłych kołder, męskich kurtek i męskich butów, takich w rozmiarach 42 do 46. A my prowadzimy portal Zupa na Plantach na Facebooku i przez ten portal bardzo łatwo się z nami skontaktować, albo bezpośrednio na ulicę Celną 5 do Żywej Pracowni. Darmowe porady prawne będą jeszcze bardziej dostępne dla mieszkańców naszego miasta. Krakowscy adwokaci będą wyjaśniać zawiłości prawne związane z najczęstszymi problemami życia codziennego poprzez specjalnie przygotowane audycje. Krótkie podcasty są już dostępne na stronie kraków.pl. W tych audycjach znajdziecie Państwo informacje na temat korzystania z internetu, płatności w internecie, upadłości konsumenckiej, podstawowych informacji na temat mediacji, arbitrażu. W najbliższym czasie będziemy prezentować audycje, które będą dotyczyły takich problemów, między innymi jak alimenty, jak problemy z egzekucją komorniczą. Również będziemy przygotowywać program, w jaki sposób optymalny będzie można skorzystać z pomocy adwokatów. Forma podcastu jest dosyć wygodna dla słuchaczy, dlatego że można z tą formą zapoznawać się również jadąc samochodem, ściągać to na telefon komórkowy, również poprzez komputer czy inne nośniki elektroniczne. W Krakowie zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Miast Historycznych. Uczestnicy z całego świata dyskutowali między innymi o równowadze między ruchem turystycznym a życiem mieszkańców. Wcześniej prezydent Krakowa i sekretarz generalny Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego podpisali porozumienie w sprawie organizacji 15. Światowego Kongresu tej organizacji, który odbędzie się w naszym mieście w czerwcu przyszłego roku. Nazwa Kraków ma ogromne znaczenie w świecie. To miasto doskonale znane ze swojego dziedzictwa i bardzo zaangażowane w jego ochronę. To nie jest mój pierwszy raz w Krakowie oraz w Centrum Kongresowym ICE. Byłem tam w zeszłym roku podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wszystko odbyło się bez najmniejszego problemu. Jedna rzecz szczególnie mi zaimponowała. To broszurka, w której były wszystkie informacje dotyczące Centrum Kongresowego, łącznie z rozkładem sal. To było bardzo profesjonalne. Nie widziałem czegoś takiego w innych centrach kongresowych. I to są rzeczy, które powodują, że chcę się tutaj wracać. To już jest w tej chwili wysyp konferencji, to takich ogólnoświatowych właśnie. Ta konferencja miast historycznych UWHC jest takim przykładem. Po sesji UNESCO, teraz kolejna, w tej chwili wszyscy ciągną do Krakowa.
Kolejna umowa na dostawę ekologicznych autobusów została podpisana. Dwie firmy dostarczą do Krakowa łącznie 66 pojazdów, spełniających normy emisji spalin Euro 6. Poza udogodnieniami, które pasażerowie już dobrze znają, jak na przykład porty USB do ładowania telefonów komórkowych, autobusy będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyciski będą oznaczone napisami w alfabecie Braille'a oraz wypukłymi piktogramami. Pierwsze autobusy z nowej dostawy wyjadą na krakowskie ulice za pół roku. Każdy, kto lubi ortograficzne wyzwania, powinien pojawić się na czwartym dyktandzie krakowskim, organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński. W tym roku po raz pierwszy dyktando będzie podzielone na dwie kategorie. Otwartą dla wszystkich oraz junior dla osób do 15 roku życia. Start w sobotę 3 marca o godzinie 10 w Audytorium Maksimum przy ulicy Krupniczej 33. Dobra woda prosto z kranu. Takim hasłem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów chce zachęcić mieszkańców do picia wody właśnie prosto z kranu. I dlatego montuje w szkołach, urzędach i innych instytucjach pitniki. Od dzisiaj będą mogli z nich korzystać także pacjenci Szpitala Specjalistycznego imienia Józefa Dietla w Krakowie. W 2017 montowaliśmy te pitniki w szkołach, w 47 szkołach na terenie Krakowa. Ta akcja jest kontynuowana i kolejnych będziemy montować w roku bieżącym. Zamontowaliśmy również w obiektach użyteczności publicznej, głównie samorządu województwa, samorządu krakowskiego, ale tutaj w Szpitalu Dietla to jest przykład i rozpoczynamy program dobrej wody dla Krakowa, czy dla mieszkańców Krakowa i nie tylko, właśnie dla szpitala. Najważniejszy w całym tym wydarzeniu jest fakt, że ta jakość wody jest taka, że można ją w ten sposób podać. A więc wszyscy ludzie, którzy będą z niej korzystali, nie tylko nasi pacjenci, będą korzystali z tych prozdrowotnych działań z właściwym składem wody. W krakowskich kranach już od wielu lat spełnia najwyższe wymagania jakościowe, zarówno określone w przepisach polskich, jak i w przepisach Unii Europejskiej. I dlatego, że jesteśmy święcie przekonani co do tej jakości, propagujemy taką formę spożywania tej wody bezpośrednio z kranu, bez żadnej obróbki, bez filtrowania, bez konieczności przygotowania tej wody. Przewodnicy obchodzili w tym tygodniu Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Z tej okazji za darmo oprowadzali mieszkańców i turystów po ciekawych miejscach w Krakowie, a także spotkali się na uroczystej konferencji. Przewodnicy to są ludzie z pasją. Ja myślę, że nie każdy może, bo trzeba kochać to miasto, albo nawet jak się do niego przyjechało, to go pokochać i na tym to polega. Mam bardzo dużo miłych listów, którzy wspominają pobyt w Krakowie. Bardzo mile, że odkryli w ogóle Polskę i Kraków. To mi robi przyjemność. Przewodnicy w tym roku, roku szczególnym, roku stulecia niepodległości, mają do odegrania bardzo ważną rolę. Proszę pamiętać o tym, że niepodległość wyszła właśnie z Krakowa. Stąd ważne jest, żeby przewodnicy tą dobrą wieść o roli naszego miasta przekazywali odwiedzającym nasze miasto turystom. Lewitator akustyczny do bezdotykowego unieruchamiania obiektów w powietrzu. Biohybrydowe lecznicze opatrunki hydrożelowe. Urządzenie, które umożliwia prowadzenie samochodu osobom z tetraplegią, czyli paraliżem czterokończynowym. To tylko część wynalazków, które zaprezentowali młodzi naukowcy z Politechniki Krakowskiej podczas Dnia Wynalazków. Główne korzyści, które płyną dla wynalazców, którzy prezentują się na dzisiejszej imprezie, to przede wszystkim to, że mają szansę pokazać swoje dokonania nie tylko przed gronem naukowym, ale również przed osobami, które są potencjalnymi odbiorcami, konsumentami tego, czego oni wytwarzają. Chodzi o to, żeby pokolenie młodych ludzi nabrało takiego przeświadczenia, że można tego typu projekty realizować. Można je robić we współpracy z jednostkami naukowymi, w ramach pracy naukowej i że nie jest tylko i wyłącznie sztuka dla sztuki. To jest projekt ogólnodostępny, który jakby uruchomiliśmy, żeby sprawdzić zasadę działania tego zjawiska. Chodzi o to, po pierwsze, o unieruchomienie takiego obiektu, ale też można oczywiście manipulować jego pozycją w trzech wymiarach. Jesteśmy na takim etapie, żeby to zbadać najpierw, bo zastosowania oczywiście są znane, jednak trzeba znaleźć odpowiednie metody, żeby do tego dotrzeć. Biomateriały hitozanowe, które udało nam się opracować, mogą służyć do regeneracji tkanek i docelowo narządów, które zostały utracone chociażby w wyniku wypadku albo choroby. Próbujemy teraz hodować różnego rodzaju komórki, docelowo tkanki, później żeby te tkanki przekształcać w narządy.
W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.